Identyfikator podmiotu SCP-500. Klasa podmiotu bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-500 musi być przetrzymywany w chłodnym i suchym pomieszczeniu z dala od silnego światła. Dostęp do SCP-500 jest dozwolony tylko dla osób o poziomie upoważnienia powyżej 4. Ma to zapobiec niewłaściwemu użyciu obiektu. Opis. SCP-500 jest małym plastikowym pojemnikiem, który w momencie pisania tego tekstu zawiera 47 czerwonych pigułek. Jedna pigułka po doustnym podaniu w przeciągu 2 godzin leczy obiekt badawczy ze wszystkich chorób. Oczywiście czas działania lekarstwa zależy od ogólnej kondycji obiektu. Pomimo licznych prób, wszystkie wysiłki mające na celu syntetyzowanie składnika aktywnego SCP-500 spełzły na niczym. Notatka doktora Kleina. Personel SCP poniżej poziomu 3 nie ma dostępu do badań nad SCP-500. To nie jest lekarstwo na kaca. Złap AIDS i wtedy poproś o pozwolenie. Wniosek 500-1077-4K. Doktor 500-0022F zgłasza prośbę o jedną pigułkę SCP-500 do testów nad SCP-038. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. Wniosek 500-1086-2B. Dr. Gears zgłasza prośbę o jedną pigułkę SCP-500 do testów nad SCP-914. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. Wniosek 500-2354F. Doktor zgłasza prośbę o jedną pigułkę SCP-500 do testów z SCP-253. Prośba została rozpatrzona negatywnie. Wniosek 500-5667E. Dr. Gibbons zgłasza prośbę o 2 pigułki SCP-500 do jego osobistej apteczki. Prośba została rozpatrzona negatywnie. Dodatek 501. 2 pigułki zostały przeznaczone do użytku z SCP-008. Doświadczenia przeprowadzone na personelu klasy D zainfekowanym przez SCP-008 wykazały, że nawet w najbardziej zaawansowanym stadium choroby podanie jednej pigułki SCP-500 powoduje całkowite wyleczenie. Liczba pigułek wynosi 57 w chwili pisania tego tekstu. Dodatek 502. Jedna pigułka została przeznaczona do użytku z SCP-409. SCP-500 było testowane na obiekcie 409-D5, który został wystawiony na działanie SCP-409. Doszło do całkowitego uzdrowienia. Patrz dodatek 409.1. Liczba pigułek wynosi 56 w chwili pisania tego tekstu. Dodatek 504. Prośba 500-1774-E rozpatrzona pozytywnie. 5 pigułek zostało użytych do badań z SCP-038. Potwierdzone zostało, iż SCP-038 może duplikować SCP-500, jednakże sukces, jakim jest klonowanie pigułek, nie jest całkowity. Rozmnożone pigułki są efektywne jedynie w 30% przypadków i szansa na udane leczenie spada wraz z upływem czasu od sklonowania. W 60% przypadków chorób przewlekłych objawy pozostają, lecz postęp choroby jest zahamowywany. Terapia pigułkami sklonowanymi przez SCP-038 zalecana jest dla personelu cierpiącego na nieuleczalne choroby, jako że dostępność SCP-500 jest ekstremalnie mała. Wszystkie 5 użytych próbek SCP-500 udało się odzyskać. Liczba pigułek wynosi 56 w chwili pisania tego tekstu. Dodatek 505. W toku eksperymentów z SCP-038 jedna pigułka została skradziona przez personel. Doniesiono, że złodziejem jest D, zaś pigułka miała wyleczyć kaca. Sugerowane jest zaostrzenie warunków, na jakie SCP-500 są wypożyczane innym podmiotom. D został zlikwidowany. Liczba pigułek wynosi 55 w chwili pisania tego tekstu. Dodatek 506. Jedna pigułka została użyta z SCP-231-4. Liczba pigułek wynosi 54 w chwili pisania tego tekstu. Dodatek 507. Jedna pigułka została użyta do eksperymentu 447-A. Liczba pigułek wynosi 53 w chwili pisania tego tekstu. Dodatek 508.
Jedna pigułka została użyta z SCP-208. Liczba pigułek wynosi 52 w chwili pisania tego tekstu. Dodatek 509. Prośba 500-1862B została rozpatrzona pozytywnie. Jedna pigułka SCP-500 została umieszczona wewnątrz SCP-914. Rezultatem jest obiekt zaklasyfikowany jako SCP-427. Liczba pigułek wynosi 51 w chwili pisania tego tekstu. Dodatek 510. 5 pigułek zostało przeznaczonych do projektu Olimpia, jednakże tylko 2 zostały użyte. Pozostałe 3 będą wkrótce dostarczone. Do czasu dostarczenia liczba pigułek wynosić będzie 49. Dodatek 511. 2 pigułki zostały użyte na potrzeby eksperymentu 217. Liczba pigułek wynosi 47 w chwili pisania tego tekstu. Dodatek 512. Prośba o przebadanie SCP-500 pod kątem uzależniania psychicznego została uznana za błahą i rozpatrzona negatywnie.